Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Kłania się wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop finansowy dla panny, finanse, praca, kariera. Na listopad dla tych zodiakalnych i ascendentalnych panien. Zapraszam serdecznie na rozkład z kart tarota oraz przesłanie z kart pieniądze oraz prawo przyciągania. Dobrze, zaczynamy rozkład. Tarota dla panny. Wiadomość główna cesarzowa. Ogólna sytuacja finansowa w tym miesiącu. Rycerz mieczy. Co chce panna osiągnąć w tym miesiącu? Energia diabła. Pomoc dla panny w tym miesiącu. Trójka monet. Nowe możliwości. Kochankowie, co potrzebuje wiedzieć o swojej sytuacji finansowej panna w tym miesiącu? Szóstka buław. No i wynik jest piątka buław. Także jeszcze wylosujemy tutaj jedno przesłanie. Przepraszam. Opowiem swą historię tak, jak ja tego chcę i przeczytamy po rozkładzie z kart tarota. Wiadomość główna, cesarzowa. Panna w tym miesiącu czuje się spełniona zarówno jako matka, jako żona, jako pracownik, jako człowiek sukcesu. Jest w komfortowej sytuacji, jest blisko natury, jest blisko zwierząt, także jest osobą, która przyciąga do siebie bardzo dobre energie, ponieważ ona sama jest taką świetlaną energią, jest to bardzo komfortowa energia, tak jak mówię, to właśnie przyciąga do siebie takie również energie osoby. Także jest spełnienie w tym miesiącu. Ale idźmy dalej. Ogólna sytuacja rycerz mieczy. Możliwe, że będzie trochę nerwowo ogólnie w miesiącu. Może być to za przyczyną spraw, które trzeba pozałatwiać. Może też być jakieś pismo z urzędu. Możecie też coś właśnie podpisywać. Mogą być trochę tutaj straty. Może być trochę zamieszania wokół tego. Ale też pamiętajcie, aby pilnować w tym miesiącu swoich właśnie spraw urzędowych, dokumentów, papierów. Moi drodzy, co panna chce osiągnąć w tym miesiącu? Energia toksyczna, energia diabła. Możliwe, że jest chęć zarabiania bardzo duża, ale także, moi drodzy, tu są toksyczne sprawy. Czasem bezprawne takie rzeczy. Także tu musicie uważać również na ukryte sprawy. Możliwe, że wokół Was pojawi się toksyczna osoba w tym miesiącu, bądź osoby, choć niekoniecznie. Mogą być jakieś właśnie problemy, kłótnie. Może być również rywalizacja w miejscu pracy, ale tutaj jest też u Was samych, w Was samych, chęć zarabiania. Bardzo potrzebne Wam są finanse w tym miesiącu. Pomoc dla panny. Trójka monet. Pomoc jest bardzo dobra, ponieważ wszyscy będą chcieli z Wami współpracować. To jest praca, ale nie za takie pieniądze, jak Wy byście sobie tego życzyli, bo tu jest dużo pracy za niższą kwotę.
Także jest takie przepracowanie, ale niezbyt wygórowane właśnie stawki są też w tej karcie. Także tutaj jest pomoc, wszyscy chcą współpracować, ale też Wy możecie być wybredne, drogie panny, w tym miesiącu. Nowe możliwości, no właśnie, wszyscy chcą współpracować, jest tu energia dobrej współpracy przy kochankach, także zarówno w miłości, jak i w finansach, w karierze Waszej są możliwości, ale jest także potrzeba, abyście się zdecydowali na coś, bo tutaj są wybory przy tej karcie kochanków. Trzeba będzie coś zdecydować, w którą stronę idziemy, którą pracę wybieramy i tak dalej. Co robić dalej, ale możliwości współpracy są bardzo dobre. Moi drodzy, co potrzebujecie wiedzieć o swojej sytuacji finansowej? Potrzebujecie wiedzieć, że będzie lepiej, już nie jest najgorzej, ale idzie lepsze tutaj koło Was. Może być tak, że dostaniecie dużo komplementów w tym miesiącu, dużo pochwał, dostaniecie coś lepszego, może dostaniecie lepszą pracę, może wyjdziecie z czegoś obronną ręką. Tutaj idzie do Was zwycięstwo, idzie do Was nowa energia, szóstki buław, coś dobrego w Wasze finanse, w Wasze tutaj kariery wkrada się. Także musicie wiedzieć, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Także idzie tutaj coś lepszego, a wynik to jest piątka buław. Idzie coś lepszego, ale zarazem idzie z tym rywalizacja, idzie konkurencja. Może macie taki zawód, w którym jest ogromna rywalizacja, może nawet dojść do sporów, do jakichś konfliktów w tym miesiącu. Także tu jest uwaga, aby być ostrożną, ale działać stanowczo działać i po prostu konkurencji nie dać się wygryźć. Tak bym ja to ujęła. A przesłanie, moi drodzy, w tym miesiącu dla panny, opowiem swą historię tak, jak ja tego chcę. No zaraz zobaczmy. Jeśli pozwolisz, aby Twoim głównym celem stało się poprawianie i ulepszanie historii, jaką opowiadasz swoim życiem każdego dnia, możemy Ci wręcz obiecać, że Twoje życie stanie się coraz lepszą opowieścią. Nastąpi to dzięki prawu przyciągania, którego sednem jest. Co zostało raz określone, to musi się wydarzyć. Czyli prawo przyciągania to jest podstawa. Pamiętajcie, opowiem swą historię tak, jak ja tego chcę i myślcie optymistycznie, działajcie każdego dnia, twórzcie coraz nowsze, lepsze historie i przyciągniecie do siebie, tak jak tutaj tą szóstkę buław, musicie o tym wiedzieć, że idzie do Was coraz lepsza sytuacja finansowa. Tylko po prostu panny muszą zadziałać, podjąć wybór i nie dać się wygryźć, rywalizować ze sobą, rywalizować w pracy, nie dać się konkurencji, nie dać się wygryźć i działać ostro do przodu, a będzie zwycięstwo. Ta szóstka buław jest to zwycięstwo. Musicie o tym wiedzieć, że to na Was czeka. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie panny. I jeśli pomogłam choć paru osobom w Waszych zagadkach życiowych i finansowych, to bardzo się cieszę. Jeśli doznaliście jakiejś wizji przy tym horoskopie na swoje życie, weźcie życie w swoje ręce, swoje finanse i działajcie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.